Myślę, że warto się podzielić też z Wami informacjami na temat operacji waginoplastyki. Za chwilę przystąpię do kolejnej waginoplastyki. Niemalże co tydzień wykonuję tego typu operacje. Jak sami wiecie, często to wpływa na doświadczenie i też na skuteczność wykonywanych operacji, zmniejszenie liczby powikłań, a jednocześnie też usprawnienie opieki. Moje pacjentki z reguły kończą proces leczenia w klinice po kilku dniach, później przechodzą do opieki ambulatoryjnej, a w zasadzie już od 10 dnia mogą w miarę normalnie funkcjonować po tej operacji. Oczywiście nie wskazane jest jeszcze chodzenie do pracy i aktywność, ale praca nad całym efektem, rezultatem jest rozłożona między dwie siły, czyli siłę pacjentki, determinację, mobilizację i zaangażowanie w zalecenia oraz siłę kliniki, która dysponuje wiedzą medyczną, doświadczeniem i pomaga nawet w trudniejszych sytuacjach, które mogą się zdarzyć po tego typu operacji. Zawsze pamiętajcie, że nigdy pacjentkom nie zamykam drzwi na to, że już nic nie możemy zrobić. Leczenie, które jest przeprowadzane, jest leczeniem etapowym. Najpierw jest etap zasadniczy, później przyjdzie czas na etap upiększania, poprawiania niektórych rzeczy, bo w tak skomplikowanych operacjach rekonstrukcyjnych może się pojawić skutek, który będzie wymagał jakiejś drobnej korekty. Z reguły są to drobne zabiegi z nieczułym miejscowym, dające optymalny rezultat estetyczny. I tego nie ukrywam przed pacjentkami. Mówię o tym, że jasno, że już na początku zakładamy kilka etapów leczenia, tak aby osiągnąć idealny efekt, bo każde ciało jest inne, każda pacjentka jest w innym wieku, w innym stopniu sprawności, innej kondycji zdrowotnej, z innymi obciążeniami bądź też oczekiwaniami. I to jest bardzo ważne, żeby wspólnie to ustalać na pierwszych konsultacjach, dawać szansę na to, żeby rozłożyć to leczenie. A skutki są naprawdę bardzo dobre. Niestety nie możemy ich publikować z wiadomych względów, ale jeśli macie takie wskazania i potrzebujecie takiej konsultacji, zapiszcie się na nią, gdyż będzie można te wyniki wspólnie ze mną obejrzeć, omówić i uzyskać odpowiednie informacje, tak żeby dla siebie stworzyć odpowiedni model postępowania, swoją drogę, aby dojść do uprawnionego rezultatu po operacji. Zapraszam na konsultację do kliniki Timeless. Jestem otwarty na pomoc w każdej sytuacji.